Wracamy do naszej rozgrywki. Rok 1910 w tej chwili. Drosuk wyruszył na pielgrzymkę do Kijowa. W tej chwili jest w Krakowie. Kieruje się do Kijowa, do świętego miejsca. Jego celem jest zdobycie pobożności i uznania kapłanów, ale też poznawanie innych kultur. Tak naprawdę to był cel tej naszej pielgrzymki, czyli taka światowa pielgrzymka bardziej niż religijna. Jest ranny cały czas i tak, nie wiem, czy medyk go wyleczy, zobaczymy. Przypomnijmy sobie postać naszego władcy, 31 lat, szczery, odważny i uparty, intelektualista, aspirujący wojownik, szermierz, początkujący myśliwy, ranny i mamy pierwszy poziom tutaj, jeżeli chodzi o walkę na turniejach. Okej. Zmarła nasza pierwsza żona i wdowa po naszym bracie, która urodziła nam córkę Judytę. Tak, to była Wojsława. Czyli mamy na tą chwilę tylko jedną żonę, a więc Danutę. Danuta to matka. Sofię. Królową Sofię. Dlaczego jej tu nie pokazuję? Czyli tą Niemkę. Ładną, która urodziła nam syna. Mamy syna Jaromara. Roczek, miejmy nadzieję, że będzie zdrowy, wyrośnie na silnego męża, woja. No ale zobaczymy. Dobra, szybkie przypomnienie sytuacji, czyli tak. Czyli mamy Judytę i Jaromara, który jest na tą chwilę naszym następcą. Regentem jest Zdenek, nasz brat, który tak, knuł przeciwko nam, ale chyba się tutaj poprawiło. Nasze relacje się poprawiły. Czyli on jest wasalem w Kisini, Wołogoszczy i Nowogrodzie. Poza tym, jeżeli chodzi o wasali, to mamy oczywiście śpiącego w stanie wegetatywnym księcia Mirosława, księcia Lutyków. Tutaj mamy naszego bratanka. Nie, mamy Szczepana ze Szczecina. W Wolinie mamy naszego bratanka. O, nie zauważyłem tego. Gdzie jest nasz bratanek? Kurde, on podbił to? A, to skubany, kurde. A, Zdenek! Aż ty, Zdenku. Okej, dobra, co jest z naszym bratankiem w takim razie? Bo my chcemy się nim zaopiekować, chyba go wychowujemy nawet. Czyli... To jest syn Wojsławy. W Pińsku jest. Okej, zaprośmy go z powrotem na dwór. Tak, bo to on jest tak, z rodu Ranów. 12 lat. Musimy go dalej wychować. A kurde, ten Zdenek komplikuje sprawę, bo troszkę się tutaj robi bałagan. Poza tym mamy w Cedynii Leszka. Dość znaczący wasal. Dobre relacje, jak widać, po jego wyrazie twarzy. I mamy także wodza Jaromiła. Wodza Pomorza Gdańskiego. Dość potężny, podbił pomezanie. Dobra, wracamy do naszej rozgrywki. W takim razie. I przemierzamy Polskę w tej chwili. Okej, przemierzając święty szlak, nagle orszak naszego króla został zatrzymany, kiedy bestia pojawiła się na środku gościńca. Okej, jeleń spogląda na naszą świętą karawanę. Widać jakąś inteligencję w spojrzeniu tej bestii. Tak jakby spojrzenie jakiegoś mądrego, starego człowieka było w tych dzikich oczach. Mruga i potem rusza w dalszą drogę. Okej, ten jeleń jest posłańcem od Roda. Musimy za nim pójść. Troszkę nas to... Okej, troszkę zredukuje stres. Będzie opóźniona nasza wyprawa. Ale tak, nasz władca jest myśliwym. Czyli nie przepuści tej okazji i to faktycznie może być znak od bogów. Dobra. Drosuk podąża za jeleniem. Jednak nie zbliża się za bardzo, żeby go nie spłoszyć i w końcu natrafia on na innego jelenia. Okej, zaczynają uderzać się po rożem trochę. Potem się jakoś ocierają o siebie i znikają w dziczy. Co Rod, albo Świętowit bardziej by pasowało, miał na myśli.
wkrótce będę miał dziecko. Płodność plus 30%, dobry omen. Rodzina przede wszystkim. Renoma dynastyczna, lepsza opinia rodziny. Będę miał dziecko, weźmy to. Na 20... No kurde, na 20 lat? 30% do... Wow, okej, to jest bardzo dobry omen od Świętowita. O kurde! Wow, nazajutrz dosłownie. Okej, wow, okej, dobra, bogowie. Tak, to jest dowód istnienia bogów. Aha, budujemy, ulepszamy chyba też halę bohaterów, o ile się nie mylę. Tak, cały czas się ulepsza, okej. Przyjaźni lokalni mieszkańcy. Okej, nasz władca rozbija obóz w pobliżu małego grodziska w Łęczycy. I kilku lokalnych mieszkańców przybywa, zainteresowanych widokiem tej karawany. Na początku naszemu władcy wydaje się, że oni chcą handlować, ale wkrótce staje się jasne, że przybyli z darami. I chcą się dowiedzieć jak najwięcej na temat naszej kultury. Jeden z lokalnych właśnie tutaj Polaków imieniem Doman ma milion pytań na temat tego, skąd przybyliśmy. O, moglibyśmy ksenofilami się zrobić. O 1000 prestiżu. Zredukowałaby się kultura. To by nawet może pasowało. Tylko nie mamy chyba miejsca na nowego perka w naszej kulturze. Tak, nie mamy nowego miejsca, czyli musiałbym coś wywalić i chyba nie będę tego robił. Tak, ale przyjmijmy od nich te dary. O, to okej, to zredukuje stres dość mocno. To było dobre, gdybym miał, kurde, wolne miejsce, ale potrzebujemy chyba technologii do tego. Skrót. Dzięki wysiłkom mojego mistrza karawany Eowy znaleźliśmy skrót w pobliżu Rawy, który zredukuje nasz czas podróży. Świetnie, dobra robota Eowy, tego ugrofina na naszych usługach. Okup, okej, doskonale, pewnie. Śnieżek, ten nasz kotek. Zrobił dobre wrażenie na wodzu Leszku z Cedyni, który nas komplementuje. Okej, mamy delikatną poprawę relacji z tym wasalem dzięki kotkowi. O, tylko tu możemy mieć problem, zobaczmy. Nieplanowane konsekwencje zaproszenia tych Skandynawów. Okej, do naszego władcy docierają wieści, że wódz Leszek nadał część swoich terytorii, które wcześniej rządził, nordyckiej poszukiwaczce przygód imieniem Signy. Okej, która złożyła nam hołd jako wódz Santoka. A, mamy nowego wasala, to ciekawe. Z jednej strony ci Skandynawowie są... Tak, znani z tego, że są troszkę podstępni i chciwi. I być może wymusiła na Leszku oddanie tych ziem. Z drugiej jednak strony sprawia ona wrażenie kobiety honorowej. I dzięki temu, że się z nią dobrze ułożymy, będziemy chronieni przed innymi, jakimiś najazdami wikingów. Okej, ale składa nam hołd. Tak czy inaczej składa nam hołd. Okej, wow. Okej, tak, bo przypominam, że zaprosiliśmy osadników ze Skandynawii. Dzięki czemu nasze wszystkie prowincje, chyba tak, wszystkie prowincje się ładnie tutaj rozwijają. Tak, ale mamy nowego wasala, mamy Signy, 58 lat. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Różnice kulturowo-religijne to może być problem. Ja nie będę jej zmuszał do nawrócenia i ona... Okej, jest szansa na to. Zobaczymy. Nasz władca nie będzie na siłę tego na razie wymuszał. Okej, jesteśmy w Grodach Czerwieńskich i za chwilę wkroczymy na ziemię naszego sojusznika, księcia Kijowa, który Kijowa nie posiada. Kijów jest zależny od Kagana Chazarów.
Zdenek toczy wojnę. A kurde, on chce podbić prowincję, cholera. Ale raczej przegra. Którą? Tygwin. Gdzie jest Tygwin? To? A kurde, to chce podbić. Okej. Okay. Atakuje Nowogród. Raczej mu się nie uda, no ale... O, ten nasz brat dość ambitny. Teraz tak, czy nasz bratanek przybył na nasz dwór? A okej, okay, prawdopodobnie nadamy mu terytorium. Tylko to jest upierdliwe, że Wolin w tej chwili nie należy de jure do Pomorza. Zobaczymy, nadamy mu chyba potem Kołobrzeg i Wałcz. Ale zobaczymy, bo być może będziemy mieli więcej synów, którzy także będą potrzebowali terytorium. Ziemie po niej dla nas będą, a jeżeli zginie bez dziecka, to tak. Okej, okay, nasza karwana jest rzut kamieniem od Hortolisów. Nasz władca udał się zobaczyć z Eową. I kiedy zszedł z konia, zobaczył coś na ziemi. Okej, okay, Eowa podnosi głowę i przybywa. Mój panie... A, ścieżka mrówek. I złym... Omenem byłoby... Tak, musimy ominąć to, bo inaczej będzie zły omen. Co nasz władca by zrobił? Jest uparty chyba. Przejdziemy, tak, to jest nonsens. O, zgubili... Okej, okay, zgubiliśmy się? Mógłbym przysiąc, że wybrałem tamtą opcję, no ale dobra. Okej, okay, lasy tutaj, puszcze Hortolisów są pełne małych, wysysających krew insektów. Tak, gdziekolwiek nasza karawana się uda, to wszędzie jest, są ich dosłownie całe chmary. Okej. Okay. Przepchnijmy się, to tylko insekty. Nasz władca jest uparty. Uparcie, idziemy dalej. Okej, okay, jest wyssany przez insekty na 3 lata. Zobaczmy, jakie są efekty tego. Okej, okay, niewielka kara do zdrowia i troszkę więcej stresu. Okej, okay, Eowa... A! Okej, okay, zgniła część zapasów żywności. Nasz władca jest odważny, zaryzykujemy i poszukamy jakichś dziko rosnących roślin i ziół. Okej, okay, wow. To była mała, malutka szansa, nie wiem dokładnie jaka, bo ten mod to ukrywa na to, że... Tak, moglibyśmy się zatruć i umrzeć wręcz. Troszkę mnie niepokoi, że cały czas jest ta rana, kurde. Mistyczni podróżnicy. Okej, okay, w Bilchorodzie jest pełno mistyków, którzy tak głoszą jakieś kazania, przekazują swą wiedzę i opowieści. I nasz władca podjął rozmowę z jednym z nich na temat sensu życia. Kiedy jeden z nich czekał, aż głaz będzie odblokowany, odblokuje ścieżkę. O, to jest ciekawe, okej, okay, czyli ta pielgrzymka światowa... A, to jest okazja do zmiany kultury. Okej, okay, to ma sens, to mi się podoba, okej. Okay. Dobra, kciuk do góry dla paradoksu. To, okej, okay, to mi się bardzo podoba, czyli to jest okazja do poznania nowych kultur. I tak, zniżka na reformę naszej kultury, tak żeby coś z tej kultury zaczerpnąć. To jest ciekawe. Pytanie, czy jest, to jest losowo, czy są brane faktycznie perki danej kultury. Polacy mają ksenofilów. Tu jest technicznie ruska kultura. A, mają. Medyków, mistyków. A, kurde, wow, to mi się podoba. To ma sens, to jest dobra mechanika. Kurde, moglibyśmy... Ile mam? 3000 prestiżu.
Tak czysto teoretycznie, czy zmienimy coś w kulturze, moglibyśmy jedną rzecz jakąś wymienić, ale tu wszystko pasuje w sumie. Może poza tym, tą wendyjską konfederacją. Teoretycznie, gdybym chciał zreformować i powiedzmy dać tych medyków, co nawet byłoby dobre, nasz władca jest ranny. 7000, a czyli to spadnie do 6500, czyli i tak masa. A, jest kara do wymiany, a, czyli wymiana perka, który już jest, to jest 50%, 50% większa kara. Dobra, czyli tego nie bierzemy, ale nasz władca pozna tą wiedzę tak czy inaczej. O, to da mu odrobinę wiedzy. I szybciej nauczymy się języka także. Okej, w końcu przybywamy do Kijowa, świętego, tak wielkiej świątyni w Kijowie Słowiańskiej. Okej, okazaliśmy respekt lokalnemu wodzowi. Dostajemy odrobinę prestiżu. Okej, rana się... O, to nawet dobrze. To nawet dobrze. Rana się zagoiła i nasz władca ma blizny, które są bardzo korzystne, bo dostajemy prestiż dzięki temu. Okej, dobrze, bo już się obawiałem, że będzie infekcja i drosuk nam umrze. Nie można dodać szóstej tradycji? Można, ale dopiero potem chyba. Dopiero któraś tam dopiero innowacja to odblokowuje. Tylko dopóki my jesteśmy plemiennym państwem, to bardzo wolno to tu będzie progres się robił. Tak, już nie pamiętam, któreś tutaj dawało nowego perka, ale już nie pamiętam. Chyba w kolejnej erze dosłownie. Tak, to chyba dosłownie w kolejnej erze. Blizny po wganianiu kota? A, w sumie racja. Ale inni nie muszą o tym wiedzieć, że to tak porysowane jest przez gałąź. Okej. Czyli tak. Człowiek może tylko na tyle dużo się modlić, aż tak, nie zachce mu się tu spędzić czasu na jakichś innych ważnych czynnościach. I wódz Kozma ma piękną rezydencję, którą nasz władca może odwiedzić. Słyszę także głosy w jednej z komnat. I w ten sposób osiągnąć możemy najlepszą technikę. Nasz władca spogląda do środka i widzi tutaj Ildeja, który tłumaczy swe rzemiosło grupie zainteresowanych dworzan. Okej, czy ja dobrze widzę? Nie mogę wybrać żadnej z tych opcji? Okej, nie mogę wybrać tej opcji, bo nasza dyplomacja jest fatalna. Moglibyśmy go wynająć, co się nie spodoba Koźmie, ale to jest nieszczere działanie. Czyli nie będziemy tego robić. Tak, nie będziemy ryzykować. Mogliśmy tutaj kogoś nająć teoretycznie. O, nasz władca się rozpłakał z powodu emocji, kiedy składał ofiary bogom. Troszkę stresu, ale pobożność też wpadła. Tak, chodzi nam o... potrzebujemy gdzieś tak 3000 ponad. O, Wincenty też jest z nami na pielgrzymce. Świetnie. To ten chłopiec od wilków. Okej, pielgrzym... kładzie jakąś lalkę u stóp ołtarza i się kłania. I nasz władca widzi Welesławę, która ją błogosławi i coś tam szepcze. Nasz władca dosłyszał tylko słowo święty. Okej, kapłanka czyni jakiś gest. Królu, czy ty też chcesz, abym coś pobłogosławiła? Jeden z naszych artefaktów, te pazury niedźwiedzia, którego upolował Jaromar.
Okej, nie mamy, kurde, zbyt wielu O, zapomniałem. Okej, synowi musimy tego bączka podarować. Okej, za chwilę to zrobię, tak, zapomniałem o tym bączku. I mamy też... O, kurde, o tym zapomniałem, cholera też. Tak, mamy... To w Niemczech dostaliśmy. Chyba w czasie tego turnieju poetyckiego od jakichś lokalnych dam. Jakieś szarfy wyszywane. Okej, tak, zapomniałem o tym i tego nie używałem w ogóle. Czyli kolejny bonus do płodności i troszkę renomy. Okej, zobaczmy, co możemy zrobić tutaj. Czyli możemy pobłogosławić tą łapę niedźwiedzia, żeby była bardziej święta. O, będzie generowała 2% więcej pobożności. To ma sens. Bierzemy opcję numer 1, tak. Uświęcone. Uświęcona łapa. Niedźwiedzia. O tak, okej, 2% więcej tego. To nam pomoże przekonać kapłaństwo, żeby zreformować wiarę. O, spoko. A, i też to szkło powiększające nam się rozpadnie. Czy warto je naprawić? Okej, napraw. Na razie nic innego nie mamy. Tak, przydałyby się nam artefakty, ale bieda, bieda, bieda. Okej, hala bohaterów. Rozbudowana. Doskonale. Zaaranżowanie narzeczeństwa między córką króla Szwecji a Zygmuntem, naszym bratankiem. Okej, Szwecja jest dość potężna. Podbiła Kurlandię, prawie całą Norwegię, Skanię. Ma tu terytorium Finlandii. Ja się zgodzę. To może być troszkę niebezpieczne teoretycznie, ale na tą chwilę z punktu widzenia naszego króla to ma sens. I jeżeli będziemy mieli sojusz ze Szwecją, to po powrocie z pielgrzymki podbijamy chyba to. Podbijamy Mazury albo Prusy, nie wiem. Tak, zobaczymy, ile za jednym zamachem tutaj da radę, ale stoczymy chyba wojnę o to terytorium. Aha, przegrywa tą wojnę z Nowogrodem, który wylądował tutaj. Zgodzimy się. Dużo prestiżu dla niego i będzie mógł odbić Wolin. Kurde, tak sobie teraz myślę. Jeżeli ja mu teraz przekażę Kołobrzeg, Wałcz i... Będzie miał trzech wasali, którzy nie wiem, czy się zbuntują. Raczej nie powinni się zbuntować przeciwko niemu. Pytanie, czy już teraz to zrobić. Bo teraz, gdybym teraz mu dał kontrolę nad Pomorzem Zachodnim, to mógłby Zdenkowi odebrać Wolin dość łatwo. Bo Zdenek... Okej, ma armię, ale ogólnie przegrywa tą wojnę i będzie osłabiony jak cholera. Tylko z drugiej strony się obawiam, że jeżeli zbyt szybko Zygmuntowi przekaże Pomorze, to może być też obalony przez tych wasali znowu. Było napisane, że z powodu tego mariażu nie będzie sojusz? Okej, nie zauważyłem. Faktycznie. Ale dobra, ja przekazuję Zygmuntowi Pomorze Zachodnie. Tak czy inaczej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Fajnie by było, gdyby odebrał Wolin, ale... Tak, nie wiemy, czy to na pewno nastąpi. Okej, dobra. Czyli on dostaje od nas Kołobrzeg, Wałcz i... Zdenek jest regentem i tylko on może przekazać... Okej, dobra. Musimy wrócić z pielgrzymki, tak czy inaczej. On będzie miał sojusznika króla Szwecji. A tak, a w sumie racja. Nasz władca wchodzi na świętą ziemię, gdzie natrafia na Simeona, który wpatruje się bez wyrazów w ołtarz. Mój panie,
chcę ciebie o coś poprosić, mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale to miejsce bardzo poruszyło moją duszę. Rod przemówił do mnie precyzyjnym, czystym głosem i mówił. I tak, cały czas do mnie mówi i nie może umilknąć. Jeżeli mógłbym tu zostać, to mógłbym nadać mu swoje życie. Chyba się zgodzimy. Aha, tylko to jest nasz utalentowany, kurde, medyk i antykwariusz. Dobra, poszukamy nowego medyka. Czyli Simeon stanie się mnichem. Okej. Okay. I był też naszym głównym, kurde, kapłanem. Dobra, Mścisław, będziesz kapłanem. A co do medyka, to być może będziemy musieli poszukać nowego w sumie. Bo chyba nie mamy dobrych kandydatów. On byłby kiepski. Dobra, poszukamy nowego medyka. Chcemy kogoś utalentowanego. Szukamy nowego medyka. Okej, okay, koniec naszej pielgrzymki do Kijowa. O, i kolejny bonus to jest akceptacja kultury, także wzrasta. W tym przypadku pomorskiej, ale to chyba nic nie zmienia. Córka nam się rodzi, Halina. Świetnie. Pomorska kultura tak czy inaczej jest akceptowana chyba w pełni. 100%, okej, czyli tu nie ma problemu. O, chwila. Okej, dobra, Danię dość łatwo będzie chyba zaatakować, bo jest rządzona przez Prusa. Król Sergonis. On się długo nie utrzyma. Okej. Czyli wiemy, co robić po powrocie z wyprawy. Medyk, kto będzie najlepszy? Zygmunt będzie najlepszy. Bierzemy Zygmunta. Tak, dzięki temu dużej wiedzy naszego władcy on sobie zdaje sprawę, że on jest najlepszy, czyli bierzemy go. W sumie byłby też lepszym kapłanem chyba. Czyli chyba zrobimy z niego też kapłana, jeżeli mogę. Tak, ma doskonałą wiedzę, czyli Zygmunt będzie kapłanem i będzie medykiem. A, jest już medykiem, okej. Okay. Pomorskiej wśród Polaków i Rusinów się zrobiło? O. A, czyli ja, ale... A, to dziwne, bo pomorska to nie jest moja kultura. Trochę dziwne. Okej. Okay. Już wiele, wiele dni cały czas pada śnieg. I ciężko, tak, pokonać tutaj kolejny odcinek trasy. Spoglądając naprzód, nasz władca dostrzega jednak niewielką grupkę ludzi, którzy poruszają się dość szybko, na saniach. Wkrótce staje przede mną pewien mężczyzna z szerokim uśmiechem. O, wygląda na to, że macie problemy. Jednak nie obawiajcie się, za dobrą cenę pomożemy wam jak najszybciej powrócić do podróży. Dobra, zapłacimy. To jest całe nasze złoto. Okej, okay, co mamy tutaj? O, kurde. Eowa zakochał się w jakiejś dobrawie. I chciałby zostać. Okej, okay, jest dość utalentowany, ale nie jest rewelacyjny. Przynajmniej według naszej obecnej wiedzy. Zaprośmy dobrawę. Na nasz dwór. Tak, weźmy. To się nie spodoba naszemu sojusznikowi, ale trudno się mówi. Okej, okay, dobrawa, 29 lat. Okej, okay, dobra. Być może będzie jakieś zastosowanie dla niej, zobaczymy. Sofia, nasza małżonka, krzyczy w panice, że rów jest przed nami. I potem słychać jakiś hałas i pękło koło w jednym z naszych wozów. Okej. Okay. Dobra, przepakować ładunki i ruszamy dalej. Nasz władca jest uparty, ruszamy dalej.
Ok, wracamy na terytorium Polski powoli. I nasz władca troszkę zaspał, co spowolniło odrobinę podróż. Ale przynajmniej dobrze wypoczął, czyli podróż odrobinę opóźniona, ale redukuje nam się odrobinę stres. Biały wilk! Okej, od kiedy rozpocząłem moje poszukiwania, doniesienia o białym wilku docierały z każdego zakątku Arkonii. Jednak odróżnienie tutaj faktu od fikcji może nie być łatwe. Okej, musimy też polowanie zrobić. Dobra, nasz władca jest uparty. Ale troszkę dużo stresu. Zlećmy to Leszkowi, który będzie troszkę rozczarowany i zdenerwowany, że... Tak, zlecamy mu tutaj pracę nad tą naszą obsesją, czyli tym białym wilkiem. Droga wzywa, zobaczmy. Opuszczając Arkonę ponad rok temu... Wow, dość długa ta pielgrzymka. Były wzloty i upadki. Tak, jest tak wiele miejsc, tak wiele rzeczy, które wciąż chciałbym zobaczyć. Tutaj, na otwartym gościńcu, czuję się wolny. Z dala od fortecy w Arkonie. Okej. O, zyskujemy cechę podróżnik. Odrobina doświadczenia nam wpada, dobra. Daje odrobinę dyplomacji, czyli przyda się. Docieramy do Gniezna i niedługo wrócimy na nasze terytorium. Tak, tu sprawy do ogarnięcia. I w końcu wracamy do Arkony. Wracamy z pielgrzymki. Okej. Dobra, czyli teraz dużo rzeczy do roboty będzie. Zwołanie dworu, między innymi. Ale najpierw przekażemy Zygmuntowi Pomorze Zachodnie. Okej, ma 13 lat. Kołobrzeg Wałcz. I ten tytuł. Okej, ja liczę nawet tak trochę na to, że on przejmie Wolin. Odbierze to Zdenkowi. Tak, ten Zdenek trochę tu krzyżuje moje plany, niestety. Czyli to jest zrobione, tylko tak, Leszek był naszym skarbnikiem i nie mamy też wojewody. Czyli nowym skarbnikiem będzie Mścisław, bardzo dobry. A wojewodą nowym będzie Marian z Warnabi, bo nikogo lepszego nie mamy. Czyli ten, który panuje tutaj, pomniejszy wasal, młody Marian. Okej, potrzebujemy złota, czyli musimy, kurde, ruszyć na łupieszczy rajd, ale najpierw zwołajmy dwór. Dwóch moich wasali przypycha się nawzajem. Tak, bo każdy z nich chce dotrzeć, stanąć przed tronem jako pierwszy. Wysoki wódz Zygmunt kłania się przede mną. Mój panie. Morderca biega wolno na... tak, ulicach miast, grodów Arkonii. I dlatego tak, cywilizowaną rzeczą byłoby zakazanie mieszczanom posiadania broni, przynajmniej wewnątrz miasta. To się jednak nie podoba Jaromiłowi, księciu Pomorza Gdańskiego. Zgodzimy się z Jaromiłem. Tak, zgodzimy się z Jaromiłem. Troszkę będzie bardziej niebezpiecznie w czasie podróży. Ale tak. W tej chwili klęka przed tronem Barnim i Banimir. Bardzo podobne imiona. Czyli Barnim Tchórz z rodu Nałęcz. Jeden z naszych czempionów. I Banimir. Banimir to jest nasz nowy czempion dziewanny. Czyli są rywalami, nie przepadają za sobą. Mój panie, zaczyna Barnim.
Przybyliśmy tutaj powiedzieć tobie, że wielu mieszkańców Arkonii nie podoba się obecny system pobierania daniny. Tak, według nich jest niesprawiedliwy. O, pomimo tego, że są rywalami, to są zgodni co do tego. Czyli dość nietypowe, poważna sprawa chyba. Okej, możemy się zgodzić, ale nie, nasz władca jest uparty. Możemy ich przestraszyć. Albo spróbować ich przekonać dyplomatycznie. Spróbujmy ich przestraszyć. Weźmy opcję numer 3. Udało się! O! Okej, dobra. Udało się naszych czempionów wystraszyć. Nie powinno być więcej narzekania na podatki. I zyskujemy troszkę terroru, który może się przydać. Okej, jakaś biedna chłopka przybywa przed oblicze naszego króla. Potwór! Grasuje w lasach koło brzegu. Zabija bydło i farmę i chłopów. Okej, wyślij jednego z nas swych najsilniejszych myśliwych. Okej, to jest zadanie dla czempiona dziewanny. O, możemy sami też ruszyć. A, okej, nie mogę wysłać czempiona dziewanny, muszę sam ruszyć. Dożwaca jest myśliwym, czyli... Dobra, ruszmy. Ustawy obowiązki nowej żony, tak, tak, tak. Okej, czyli ruszymy do koło brzegu szybko upolować coś. W sumie potrzebujemy doświadczenia myśliwskiego, tak czy inaczej. Troszkę dużo stresu w tej chwili też. Tak, żona nam pomaga ekonomicznie w tej chwili, co jest nawet chyba dobre. Tak, ja chyba... To jest chyba najlepsze, czego potrzebuję na tym etapie. Chociaż nie, domena jest wystarczająco duża. To będzie troszkę mniej dochodów, ale weźmy patronat. Dzięki temu będziemy mieli więcej wiedzy. A właśnie... Tak, naszym kolejnym celem będzie drzewko, bo mamy już proroka, kolejnym celem będzie drzewko wiedzy, które pomoże nam przyspieszyć to, czyli kolejne technologie. Cały czas pracujemy nad onagerami, na tą chwilę 13 lat to potrwa, ale tak, bez pomocy żony to było chyba 17 lat, czyli tu jest dość duża pomoc. Te sztandary, chorągwie nam niedługo automatycznie wpadną za 6 lat. Tak, i potem zobaczymy co dalej. Oczywiście tempo tutaj zależy od developmentu w naszej kulturze. Średniego developmentu, który nie jest rewelacyjny. Właśnie zobaczymy, jak to wygląda. Okej, w ranie już jest troszkę lepiej, mamy poziom 6. Okej, dobra, co teraz? Czy mam jakiś jeńców? Mogę uwięzić swego brata Zdenka. Okej, co on zrobił? Chciał mnie okraść. Okej, dobra. Ukaramy Zdenka. Nie będziemy go jakoś mocno karać. Ale kiedy był regentem, to próbował ukraść jeden z artefaktów naszemu królowi. Spotka go kara. Czyli uwięzimy go. I odbiorę mu Wolins. O! Okej, wow. Okej, miałem duże szanse na uwięzienie, ale się nie udało. Okej, nasz brat się zbuntował. I mamy z nim wojnę. No dobra. Powołać wojska. Zwołać tarczowników i wojów. Czempionów. Zdanek był naszym dyplomatą. Dajmy tu tego Barnima na razie. Powinniśmy go w sumie zgnieść, ale... Potwór z koło brzega. Przygotowania zakończone. Nasz władca wyrusza z grupką gwardzistów, żeby pokonać tego niesławnego potwora, który terroryzuje koło brzeg. Długo nam nie zajęło, żeby go znaleźć. Wyraźny trop krwi
prowadzi do jego legowiska. Wraca był już o tym poinformowany, ale okej, okay, nagle pojawia się wielki, olbrzymi dzik. Nasz władca aż się trzęsie. Ale jest odważny, czyli chyba kurde zaryzykuje. Blowback, dzięki za przedłużenie słowa, 4 miesiące. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. Okej, okay, nie wiem jakie są szanse na kurde zgon, ale są. Ale muszę, bo nasz władca jest kurde odważny. Ma cechy odważny. Czyli mamy tylko unlikely. Czyli nie wiem jaki to jest procent. To może być 15, a może być 2%. Nie mam pojęcia. Dobra. Odważny drosuk. I uparty. Stawi czoła temu dzikowi. Okej. Okay. Nasz władca został zraniony. Dzik uciekł i będzie nawiedzał kołobrzeg przez 5 lat. Ale okej, okay, został ranny, ale został natychmiast wyleczony przez naszego nowego medyka i Wolchwa Zygmunta. Świetnie. Okej. Okay. No i dobrze, że przeżył. Najważniejsze, że kurde przeżył. Dobra, zaatakujmy już w ten sposób. Mamy mierzącą przewagę liczebną, czyli powinno być okej. Okay. Nie mogę tutaj połączyć sił, ale to nie szkodzi. Dobra, powinniśmy pokonać armię naszego brata. Ta wojna długo nie powinna potrwać. I mamy bitwę pod Kisinią. Część tylko naszych sił atakuje w tej chwili. Ale przybywają tutaj potężne posiłki. Lekka przewaga taktyczna wroga. Ranimy ich czempiona. Ich pikinierzy tu niestety dobrze kontrują. Walczymy na równinach. Ale miażdżącą przewagę liczebną mamy. I wpadają w panikę na tym etapie. Zaczynają uciekać. I to była rzeź. Bierzemy także kogoś do niewoli. 50% warscora. Doskonale. Przejdźmy do oblężeń. Tak, już nie ma żadnych armii, nie ma żadnych sojuszników. Okej, okay. Czyli to nie powinno być dużym problemem. Będziemy potrzebowali złota. Potrzebowali masy złota. Jak tam nasz synek? 2 latka. Ok, czyli jeszcze poczekamy. Judyta, czy można wybrać już kierunek? Ok, taka zamyślona. Dajmy jej wiedzę. I mamy nowego perka. Ok. Czyli idziemy chyba w tej chwili w uczonego, chyba tak naprawdę. O, weźmy to. Naukowość. Dzięki temu fascynacja kulturowa plus 20%, czyli prędkość de facto opracowywania tych innowacji, czyli technologii. Tak, nasz władca chce, żebyśmy troszkę się rozwinęli tutaj. Bo jesteśmy troszkę zacofaną plemienną dziurą. Powrót domeny do macierzy, to też byłoby dobre. To by było dobre, tak, zrobienie tutaj porządku i Zdenkowi zostawienie, nawet bym mu przekazał Wodi tak naprawdę, Nowogród i Wodi. Frakcja utworzona przeciwko mnie, w Pomezanii, Prusowie się buntują, okej. Okay. Wincenty prosił mnie o maskotkę królika, już od długiego czasu. I nasz władca powiedział mu 3 miesiące temu, że jeżeli będzie przykładał się do nauki, to tego królika dostanie. Wincenty odpowiedział jednak, że będzie przykładał się do nauki, tak czy inaczej. Czy dostanie nagrodę, czy też nie. Okej, okay. Wincenty będzie zadowolony. Okej, okay, bierzemy Kisinię. Czy Rostock przejmujemy? Przejmiemy chyba tą prowincję i będzie koniec. I sukces! Po wielu miesiącach, kilku latach chyba tak naprawdę, ma żona
Naszego króla Sofia nauczyła go języka niemieckiego. Okej, doskonale. Moglibyśmy także wysłać żonie list, co poprawi troszkę relacje. Weźmy opcję numer 1. Czyli poznaliśmy język, doskonale. Okej, świetnie. I właśnie a propos żon, może poszukamy sobie nowej żony niedługo, ale na razie zróbmy porządek z tym. I kiedy przyjmiemy tutaj domenę, to też w sumie nasze dochody wzrosną. Zdenek pokonany. Zdenek został pokonany. Okej, czyli jakie porządki robimy ze Zdenkiem? Idealnie chciałbym mu odebrać Kisinię i Wołogoszcz. Zobaczmy, czy dałoby radę. O, mogę dwie prowincje na raz odebrać, okej, doskonale. Ale wypuszczę go tak naprawdę i zostawimy mu Nowogród i nawet podarujemy mu Wody. Niech on się tymi prowincjami zajmuje. Okej. A i Wolin też. A, nie mogę? Mogę tylko dwie? Jak to działa? Okej, odbierz Kisinię, Wołogoszcz. A, tylko dwie prowincje mogę zabrać. W takim razie Kisinię i Wolin odbieramy. Wolin przekażemy naszemu bratankowi. Czyli, okej, dobra, odbieramy mu Kisinię i Wolin. To będzie wystarczające chyba. Okej. I wypuśćmy go za okupem. Niech nam zapłaci. Dobra, czyli Kisinia wraca do królewskiej domeny. Teraz tak, czy mamy kontrolę tutaj? Aha, to się chyba i tak musi uaktualnić, ale dobra, nie szkodzi. Wolin przekażmy Zygmuntowi. On będzie powinien być naszym bardzo wiernym wasalem. No, ma też, w sumie będzie miał roszczenia do tytułu królewskiego, czyli lepiej, żeby był wiernym wasalem, bo on ma sojusz ze Szwecją, tak. Okej, czy ja coś źle kliknąłem? Okej, mógłbym przysiąc, że ja kliknąłem na dwie prowincje tam. Czyli tylko Kisinię mu zabrałem, tak? Tylko jedną prowincję mogłem mu zabrać chyba. No dobra, trudno się mówi. Liczę na to, że w sumie Zygmunt go zaatakuje i mu to dobierze. Tak czy inaczej. Wielki turniej, okej, dobra, dużo rzeczy. Co byśmy chcieli teraz zrobić? Musimy tego białego wilka upolować. Oglądanie kwiatów mamy. Też byłoby ciekawe. Ale nie, polowanie na białego wilka. Kosztowne. Nie ma białego wilka, cholera. Czyli musiałby wrócić ten modyfikator. No dobra. O, i mamy nowego wasala. Mirosława II. Czyli Mirosław I śpiący wódz zmarł. Okej, musimy go dać do rady. Najlepszym będzie skarbnikiem, czyli damy mu to stanowisko. Czyli Mirosław II. I w sumie jemu, Zygmuntowi, kiedy dorośnie, też będziemy musieli dać stanowisko. Rajd zrobimy za chwilę, tak. Ruszymy za chwilę na duży rajd. Okej, mój syn i następca Jaromar czasem kłamie i testuje granice. Ale często unika kary, bo jest tak słodkim chłopczykiem. Czyli ma cechy czarujący. Okej, teoretycznie dobry dyplomata. Czyli jak chcemy pokierować jego rozwojem? Niech będzie dyplomatą.
podstęp nie pasuje do naszego władcy, ponieważ on jest szczery. Ale dyplomacja się przyda. To będzie dość dobra. Dobra, łupieski rajd, bo żeby cokolwiek zrobić, potrzebujemy złota. Tak więc zobaczmy, jak sytuacja w Europie Północnej się prezentuje, kogo można by złupić łatwo. Tę ziemię złupiliśmy niedawno, czyli Flandria chyba odpada. Francja nie prowadzi... O, podbiła Flandria, podbiła... Brytanię, czyli może popłyniemy do Brytanii nawet. Królestwo Akwitanii atakuje Flandrię. Potężne Królestwo Akwitanii, jak cholera. Dobra, płyniemy i zobaczymy. Może Irlandia. Może Irlandia. Irlandia byłaby dość łatwa. To wszystko jest podzielone i słabe. Dobra, zwołać chąśników. Zwołać chąśników. Dzieciakowi bączka miałem dać. Tak, żeby nie zapomnieć, zróbmy to natychmiast. Jaromar. Dostajesz tego bączka. Okej. Podbij Wikingów. Ale to nie jest Europa Universalis, ani Hearts of Iron. Jak podbiję Wikingów, to nie będę miał więcej złota, będę miał więcej problemów. Tak więc spokojnie, tak, ja chcę podbić tutaj Prusy. Tak, ale podbój to będą wielkie problemy i to nie będzie więcej złota. Czyli najpierw musimy ruszyć na rajd. Dobra, połączmy nasze siły. Przepisać drużynę do Rostocka. A, tak, 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 tak. Mamy nową prowincję, tak. Dobra, wiecie co? Wyspy Brytyjskie. Może Walia najpierw? Irlandia? Tak, nie łupiliśmy jeszcze tej okolicy, czyli być może to będzie dobry cel. Okej. Okej, czy to... Okej, jakieś odległe dźwięki, miauczenie. W alkowie siedzi Toki, który głaska Śnieżka, naszego kotka. Okej. Kotek na niego tu spogląda z adoracją. O nie, ten jakiś Toki. Nasz kotek bardziej go lubi niż naszego króla. O nie. Czyli możemy mu odebrać kota, albo nie. Odbieramy mu kota. To jest nasz kot. Irlandia chyba jest plemienna nadal. A, w sumie racja. W sumie zobaczmy. Faktycznie, Szkocja też. Dobra, ale Wyspy Brytyjskie to jest chyba dość dobry cel, tak czy inaczej. Może podbij Bornholm. Nie miałoby to sensu, bo... Być może ty nie grasz w CK3 do końca, ale... Bornholm to jest część Skanii. Czyli tak naprawdę, żeby utrzymać ten Bornholm jakoś rozsądnie, to musiałbym podbić też to. Czyli to nie ma za bardzo sensu. Gotlandia. Ja myślałem o tym wcześniej, to by był dobry cel, ponieważ to jest także udzielne księstwo. Ale to w tej chwili jest część tej potężnej Szwecji na tym etapie. Okej, okay, Northumbria dość potężna. Mamy dworskie wydarzenie, zobaczmy. Morderskie dziury i kapłańskie dziury. Okej, okay, jakiś tu tajemnicza postać przybyła na dwór. I mówi, że tak. Królu, słyszałem, że chcesz zainstalować jakieś sekretne przejście. Mogę tak, zbudować tutaj jakiś ukryty w ścianach korytarz i dodać jakieś otwory obserwacyjne. Nasz władca jest szczery, czyli nie będziemy tego robić. Tak, nasz władca nie lubi podstępu, bierzemy opcję numer 1. Nie chcemy tutaj szpiegować naszych gości.
Do Iberii następnym razem? Trochę daleko i trochę potężna jest ta Iberia, ale... Gdziekolwiek idę, Radomira, córka wodza Franciszka Zeiss, zawsze za mną podąża. To spojrzenie jej w jej oczach, te słowa z jej ust. Wiem dokładnie, czego chcę. Okej, okay, córka niemieckiego... A nie, serbo-łużyczanką jest. Okej, okay, co z tym robimy? Może stać się kochanką? Może być na raz wypad? Okej, okay, ma męża? Ma męża, okej. Okay. Nasz władca jest szczery, czyli chyba nie lubi... Chociaż szczery to nie znaczy, że wierny. Okej, okay, dobra, jeden wypad. Co mamy tutaj? Chcąc zaczerpnąć wody z lokalnego strumienia, nasz władca zauważył kolorowe kamyczki na dnie rzeki. Okej, okay, troszkę go to odstresuje. A, tu wszystko jest złupione. I tu wszystko jest złupione. Okej, okay, czyli to nie będzie takie łatwe. Tu wszystko jest złupione. W sumie Brytania to będzie najlepszy cel chyba dla nas. Tak, nie musimy się obawiać tutaj wojsk Flandrii, bo toczy wojnę z tym i przegrywa. Czyli tak, wpadnijmy do Flandrii na początek. O! Nasz przyjaciel i sojusznik, król Gardomir, organizuje turniej. Jaki typ turnieju? Gier planszowych. Nie, odmówię. Tak, nie będziemy na wszystkie turnieje przybywać. Jakby był zapaśniczy albo walki wręcz, tam gdzie mamy już odrobinę doświadczenia, to co innego. Czy będzie jeszcze coś 7 Days to Die? Nie wiem. Raczej szanse na to są małe. Chyba to, co miałem do pokazania w tej grze, to pokazałem. O, okej. Okay. Tu ktoś to łupi. Okej, okay, czyli troszkę tutaj tłoczno. A, i lepszy dowódca, dajmy tego... A, nie mamy go, to był ten Niemiec, który zatonął w bagnie. Sofia w ciąży, okej. Okay. Mój panie, mówi nasz Wolf Zygmunt. Lokalny kupiec ma kopię wielkiej księgi kalkulacji. Poprzez skompletowanie i balansowanie. Jednak nie chce jej mi sprzedać. Okej, okay, jeżeli namówisz go do zmiany zdania, będę twoim dłużnikiem. Okej, okay, dobra, wydajmy. Wiedza naszego władcy dość mocno interesuje, a tu na stałe zwiększymy naszą wiedzę o jeden. To więc czemu nie? Biały wilk. Okej, okay, znowu widać białego wilka. A nie, mijają dni, mijają noce i nasz władca nic, tak, żadnych wieści na temat białego wilka. Na pewno ktoś go widział. Co z tymi chłopami, którzy są na równinach? Okej, okay, czyli możemy wysłać kogoś, możemy wysłać Zygmunta, któremu się to nie spodoba. Albo nasz władca może porzucić tą obsesję na temat białego wilka. I kuś, ja bym chciał to zrobić, ale nie mogę, ponieważ jest uparty. Tak więc on nie spocznie, dopóki nie upoluje białego wilka. Byśmy opcję numer jeden. A tu technicznie chyba oni to kurde złupili. Okej, okay, ten perk, który przyspiesza łupienie, jest kurde dość użyteczny. Przyjaźń z wodzem Jaromiłem z Pomorza Gdańskiego.
Okej. Okay. To troszkę zestresuje naszego władcę, ale tak, na potrzeby państwa i dyplomacji weźmy opcję numer jeden. Trochę dużo stresu. Okej, okay, bierzemy jeńców, których możemy za okupem. O, 60 sztuk złota wpadnie. Okej, okay, świetnie. To jest dobry progres. Weźmy wszystkich jeńców za okupem. Wypuśćmy, też zobaczmy, co się dzieje tutaj. Okej, okay, nic tutaj się nie dzieje na razie. Okej, okay, dobra, moi drodzy, krótka przerwa. Zapraszam za kilka minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Pytanie co do reformy religijnej. A, nie zapamiętało. Tego, czyli będę musiał to jeszcze raz kliknąć. Tak, ale jesteśmy coraz bliżsi chyba reformy religijnej. Mam... To chyba wystarczy. To chyba by wystarczyło, czyli jedynie święte miejsce podbić. Tylko to nie będzie też łatwe na tą chwilę, bo to jest albo Płock, który należy do naszego przyjaciela, albo Mołdawia, trochę daleko. Kijów chyba byłby najłatwiejszy, znaczy najłatwiejszy. Najlepszy, ale jest w posiadaniu tego wielkiego, złotego bloba. To więc zobaczymy. Dobra, krótka przerwa, zapraszam za kilka minut.